kupiłaś jakiś czas temu mieszkanie, bo to nie jest to mieszkanie, to nie jest to, które To nie jest moje, nie. Kupiłaś mieszkanie, czy już zaczęłaś się urządzać, czy jeszcze nie jesteś na tym etapie? Jak to wygląda u Ciebie? No, to jest dla mnie przykry temat, ponieważ to się ciągnie i ciągnie, jeśli chodzi o ten remont. Wcześniej jakby te prace były stopowane z uwagi na moje wyjazdy. Ciągle mnie nie było, a to jednak nie chciałam podejmować żadnych decyzji, wybierać mebli, wybierać kolorów w momencie, kiedy nie widziałam de facto tych rzeczy na żywo, więc jakby to wszystko tak troszeczkę się ciągnęło, ciągnęło, mi też się przestało śpieszyć, ale teraz, kiedy już tak prace ruszyły, toalety mi rozkuli, kafelki dojechały, wszystko jakby już jest na miejscu. To się zaczęło. Nagle stop. Koronawirus. Nagle stop, bo w kwietniu miałam odbierać mieszkanie, pod koniec kwietnia. W sensie już tam miałam mieć wszystko gotowe, miała wjechać garderoba, no przykro strasznie. Garderoba, powiedz mi, jaki miałaś plan na nią, jak ona będzie wyglądać? No bo nie mogę się ciebie o to nie zapytać. No, ludzie interesuje tutaj moja garderoba. Garderoba, no co, cały jeden pokój to ma być garderoba. Więc fajnie. I powiem ci, że zrezygnowałam, ponieważ już miałam taką garderobę taką zrobioną z Ikeą, mogę powiedzieć. I ona była dla mnie, może dla kogoś była okej. Okay. I wiem, że te garderoby się super, super sprzedają, ale dla mnie kompletnie jakby ona się nie sprawdziła, bo była za mała, ja potrzebuję dużo wieszaków i ogólnie zrezygnowałam z wszystkiego, co jest takie ładne, zamknięte i tak dalej, taka, wiecie, garderoba la Kim Kardashian, na rzecz takich po prostu metalowych rur, wieszaków, wszystko bardzo zdystyngowane, bardzo ładne, ale po prostu będzie się wchodziło do takiego butiku. Dokładnie tak. I planuję, tutaj ci mówię od razu, o połowę przynajmniej zmniejszyć, jak nie bardziej, zawartość tej garderoby, żeby tych rzeczy było znacznie mniej. Był jeden komentarz przed chwilą, że się poświęcasz dla związku i masz wymagającego faceta. To nie moje słowo. Akurat ten związek trzymam tak daleko od jakichkolwiek opcji komentowania i wglądu do niego, że okej, ktoś może tak mniewać i tak takie domysły snuć, ale niekoniecznie one muszą być zgodne z prawdą. Każdy związek jest inny, to zacznę od tego, każdy związek jest inny. Ja chyba żaden mój związek nie był jakoś spektakularnie medialny, a ten po prostu, ja taką stricte prywatę zawsze trzymałam dla siebie. Czy najbliższą rodzinę, bliskich. Ja nigdy tego nie pokazywałam i nigdy to nie było u mnie tą rzeczą, która ma być dla mas. Konsekwentnie nie pokazuję rodziny. Uważam, że pokazywanie rodziny to jest i w ogóle pokazywanie pewnych rzeczy, czy związku, dzieci i tak dalej, to jest dawanie mediom pozwolenia na interesowanie się tą rzeczą i pisanie o niej. W momencie, kiedy publikujesz zdjęcie z kimś, mówisz o czymś i to wychodzi u ciebie na forum i jest publiczne, automatycznie media mają prawo się tym interesować. Czyli przyzwolenie na paparazzi, tak, którzy cię śledzą. Ja nie wyobrażam sobie, żeby pisali o moich rodzicach, żeby oni lądowali z imienia, z nazwiska. Moja rodzina, moi bliscy to nie są osoby publiczne, to nie są osoby przede wszystkim, które wiedzą, jak to wszystko funkcjonuje. Nie wybrali też tego życia. Nie wybrali też tego życia, tak jak mówisz. I jakby nie zasługują na ten taki płytki, taki rasowy hejt i tak dalej, nie? Ja już tutaj wyprzedzam fakty, ale po prostu no nie.